Cześć, cześć. Ja jestem Lego Hero Polska i witam Was w moim halloweenowym specjalu, gdzie pokażę Wam taki zestawik sezonowy. Numer ma katalogowy 40260. Zapraszam do oglądania. Tamto odłożyłem na razie resztę tego zestawu na bok. No i tutaj jest taka ciekawa brama. Tu są dwie pochodnie. Takie drzewko fajne. Tutaj z tyłu też. Taki ma kolor. Zobaczcie to od góry. A tam, tutaj jest już brama. Tu dwie pochodnie. Pająk sobie łazi. I otwieramy tą bramę. I tutaj leży szkielet, ale to do figurek, to zaraz. No i tutaj mamy jakąś kość, jakieś zarośla i mroczny zamek. Tutaj na górze jest dynia, taka fajna, bo wycięta. No i ten element mi się podoba. I przejdźmy do takich pobocznych budowli. To jest taka zwykła płytka, gdzie jest jeszcze dynia i myszka sobie jakaś łazi. Taka mała budowla. Nawet to może nie budowla. Tutaj garnek, jeszcze do niego jest taki kieliszek. Tutaj ten czarnoksiężnik chyba coś mieszam. Tutaj wam pokażę to tak. Tu jest taki gorący ogień. I takie skałki, jakieś zarośla. No i taki ciekawy garnek. Fajny element, jeszcze nie miałam go. A co mamy tutaj w tym garnku? Wiśnię. Kość. Takie jakieś kwiatki. Dwa jakieś pączki. Jakiś taki groszek. I jeszcze jednego kwiatka. Taki czarnoksiężnik chyba. Albo nie wiem, kto to by był. Jakiś taki... gość. Ma twarz od Cola, taką jak Cole ma z Lego Ninjago. Takie ciekawe włoski. Kieliszek. Rzek, tutaj takie ubranie. Tu taki chyba kompas. A tutaj z tyłu takie nadruki. No i to jest chyba taki czarnoksiężnik, chociaż nie wiem, jakby go nazwać. Teraz szkielet. Szkielet jest biały, wiadomo. Ma takie nóżki zwykłe. Szkielety mają ręce takie. Czaszkę, głowę, jak Lego. I drugi kieliszek. I myszka. To raczej nie trzeba dobrze pokazywać. Zwykła myszka. A więc przejdźmy do podsumowania. No dobra, zestaw uważam mi się podoba. Tak z 7 na 10, 8. Głównie dlatego, bo nie wiadomo, co to za taka dziwna postać. No ale bardzo ta dynia mi się podoba. Ten element. Taki. No i to jest moja ocena. Możecie napisać w komentarzu, jaka byłaby według Was. Ja Was żegnam do następnego odcinka i pa!